Więc pierwsza rzecz. Chcę, żeby każdy człowiek, który będzie to oglądał, każdy człowiek, który szuka Boga. Ja chcę, żebyś wiedział, że narodzenie z Bożego Ducha jest niezmiernie proste. Jezus umarł za grzechy każdego człowieka. Gdybyś był tylko ty na ziemi jeden, On by umarł za twoje grzechy. Jeżeli uwierzysz w to, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, prostym aktem wiary, jeżeli uwierzysz w to, że On wstał z martwych w ciele i uznasz Go jako Pana swojego życia, powiesz: Jezus, Ty rządź w moim życiu, to bez względu na to, co będziesz myślał, co będziesz czuł, co będzie się działo wewnątrz ciebie, ile będziesz rozumiał, a ile nie, to twój duch narodzi się na nowo. Szczerość twoja pociągnie za sobą moc do duchowego odrodzenia. Narodzić się z Bożego Ducha oznacza przyjąć zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa za swoje grzechy. Uznać siebie za grzesznika bez możliwości wyjścia, bez prób usprawiedliwienia i przyjąć Jezusa jako zastępczą ofiarę. Prostym aktem wiary, bez względu na myśli i emocje. Wystarczy, że w ten sposób uwierzysz, że zrozumiesz, że kiedy tak zrobisz, to śmierć przestanie wpływać na twoje wnętrze i staniesz się nowym człowiekiem. To wtedy nastąpi nowe narodzenie. Jeszcze dziś zrób ten prosty akt wiary. Uwierz w Jezusa Chrystusa jako tego, który umarł za twoje grzechy. Jako tego, który wstał z martwych w ciele i uznaj Go jako Pana swojego życia. A Duch Święty zstąpi na ciebie i zmieni cię w innego człowieka. W człowieka Bożego. W człowieka, który pójdzie po śmierci do nieba. A tu na ziemi będzie miał oparcie w samej osobie Boga Ojca.